żadnych problemów, żadnych trudności. No ale jeżeli chodzi o Izaka Borsa, też dużo spotkań, gdzie pokazywali się z dobrej strony. Ostatnio problemy, teraz jednak bez problemu wchodzą na bombside B. Akurat to też umożliwili w pewnym sensie zawodnicy Illuminar, ale już mamy pierwszą eliminację i to jest trafienie od białego. No i pytanie, czy Illuminar nie oddało zbyt wiele przestrzeni swoim rywalom? I teraz, czy nie będą mieli problemów z odbijaniem bombsite'u? Na razie był pomysł i świetne wykonanie Wegi z trafieniem 4-4. Kiedy brakowało, jeszcze jego kolega oberwałby po głowie, no ale zobaczmy, jak będzie wyglądało podejście Mausa, bo właśnie ta wyrównana sytuacja już jest historią po fragach od Shayna. Chociaż i ten wyeliminowany, gdzie jest Diffuse Kit, czy ten w ogóle był? Był chyba u jednego z graczy. Natomiast łapie już za pakę PHR, tutaj może jakiś fake, a może będzie osłaniany przez swojego kolegę z drużyny. 10 sekund na tej meczu, w końcu skupili się na PHR-ze, Avis i Siuchy i wygrywają taką rundę, więc pistoletówka na konto Izaka Borsa. Bomba nie musiała nawet zostać zdetonowana, ale pojawiło się troszkę chaosu i w sumie pominęliśmy tak dosyć długo, mówiąc o tych mapach, które niekoniecznie były przewidywalne. Pominęliśmy ten fakt właśnie, że mamy tutaj białego. Oczywiście wspominaliśmy, ale nie było takiego może nakręcania tego, że stanie on oko w oko ze Snaxem, z zawodnikiem, z którym przecież spędził kilka dobrych lat w ekipie, także to jest ten brakujący element, jeżeli chodzi o białego. Jedyna osoba, która opuściła szeregi przed Polską Ligą Esportową, opuścił szeregi Aves, więc nie mógł się mierzyć z pozostałymi byłymi członkami Virtus Pro, a przecież nawet tutaj mamy takich byłych członków Virtus Pro już kilku, bo jest i Vegi, jest Snax, jest... No właśnie, niewiele brakowało. Mielibyśmy jeszcze... Wow. No, mamy Snax, mielibyśmy Tao, mamy PHR-a, który też się przecież o Virtus Pro otarł, także wow, ilu ich jest. No, akurat w tej rundzie już po stronie Izaka Borsa odrobinę ich jest mniej. O 100% nie. Po stronie Izaka Borsa. No jak już takie kalkulacje wprowadzasz, to... Quick maths. Ale no właśnie, szkoda, że nie ma tutaj Tao, bo to jest na pewno zawodnik, który, no jak widzimy, dobrze kooperuje i dobrze dowodzi całym tym tworem, jakim jest Izaka Borsa. Póki co, no będą małe problemy dla drużyny atakującej, chociaż jeszcze Vegi i Snax zdobywają fragi. No właśnie, chciałem powiedzieć, chociaż po tym trafieniu od Shayna, który dał tutaj jakąś nadzieję, no ale chwilę później to będzie sytuacja 3-1, Exus samotnie na bombsite B, mimo iż ma pakę, to jednak brak granatów ogranicza mu możliwości. No i będziemy musieli poczekać na błędy od antyterrorystów. No teraz też Exus decyduje się na podkładanie paki na raz. Dobra decyzja w sumie, bo godny, bo natychmiastowo podjechaliby bliżej do bombsite'u antyterroryści. No i oczywiście na podłożonej bombie się kończy. Także pistoletówka wygrana przez Izaka Borsa, ale Force zgarnięty przez Illuminar. No już na początku, po pierwszych dwóch rundach będzie wynik remisowy, także Force udany od Illuminar. Ale też tak zerkam sobie na historię spotkań bardziej międzynarodowych Izaka Borsa, tak szukając jeszcze może jakichś odniesień do wyboru map przeciwko ekipie Project X. Tam akurat no, Izaka Borsa na koniec pików banów map mieli ten wybór, co banować, Nuka czy Overpassa. Zbanowali wtedy na tę drużynę Nuka, żeby grać Overpassa, więc może faktycznie... Znowu, zbanowali swoją teoretycznie, wydaje mi się, mocniejszą mapę. No, patrząc na historię spotkań jeszcze w Polskiej Lidze Sportowej, wszystko by na to wskazywało. Ale może faktycznie te ostatnie dni, tygodnie, no gdzieś nastawione pod to, żeby właśnie troszkę ten map pool rozwinąć, żeby trochę to jednak rozbudować. Zobaczymy, czy to faktycznie gdzieś w tym kierunku zmierzało. Na razie jednak zobaczymy, co dzieje się w rundzie numer 3. Vegi na pozycji dorzucony, zapalający, ale odrobinę zbyt późno, chociaż właśnie do pomocy jest Maus. PHR też już przygotowany, dorzucony granat, nie najlepiej, bo akurat ten na pewno nie zadał obrażeń terrorystom i przez to PHR no też mógł mieć problemy. I to jest szansa dla Izaka Borsa, 3-2, przewaga. No i też przejęta M4 przez białego, bomba już na miejscu. Ritz, ależ teraz skontrowany granatem błyskowym, tylko właśnie skąd ten granat błyskowy nadleciał? Nie byłem pewny, czy odpernął. No tak wyglądało. Możliwe, że właśnie oberwało od kolegi, no ale to już mniej ważne. Widzieliśmy, jak próbował też kontrować i pod takim dobrym kątem strzelać do rywala. Teraz jednak Exus zdobywa kolejną eliminację, no i Snaxa zobaczymy w klaczu 1-2. Tylko jeden punkt zdrowia u Exusa, no niewiele brakowało, a bez niego toczyłaby się już ta runda. Po drugiej stronie biały, wyeliminowany już biały, no i zobaczył cień Exusa. Snax, będzie dorzucony smoke, no nawet tym smokiem byłby w stanie wyeliminować swojego przeciwnika. Kolejny granat dymny, ależ tutaj zadymił Snax, no i nie zostanie wyeliminowany, a więc wydaje się, że może na chwilkę Illuminar już odsapnąć. Chociaż Izaka Borsa ma wiele argumentów, aby w tej rundzie zakupić i próbować swojego przeciwnika, no
bić w ogóle finansowo do zera i taki chyba też robią będzie manewr. Tak, Exus, tak. Poczekaj, bo to może być tylko jeden właśnie, kawał kupiony. No, nie. Jedno, podoba mi się ten mecz. To się dobrze zaczyna. Tak, to jest na razie wymiana i to lubimy. Pytanie, kto na tej wymianie skorzysta, kto w końcu przebije się i jednak też sprawi, że rywal no, tej ekonomii nie będzie miał też możliwości. Illuminar, no jeżeli by było pełne zwycięstwo i brak podłożonej bomby od Isaac Obors, no to myślę, że oni by byli zwycięzcy. Jeżeli tutaj nawet by była gdzieś walka, zwycięstwo Illuminar, ale też podłożona bomba i spora eliminacji Zako, no to znów moglibyśmy zobaczyć granego Forsa i znów szansę dla Isaac Obors, żeby tak na dobre w tym spotkaniu wrócić. Ale na razie jednak przewaga antyterrorystów. Pierwsza eliminacja od Snaxa, zlikwidowany Abyss. Czwórkowo gracze Isaac Obors. Ale jednak kieruje się na razie w stronę bombsite'u, a tam jest ustawiony PHR. On akurat nie najlepiej poradził sobie w rundzie poprzedniej na bombsite'cie B. Zabeczek tam, źle dorzucony granat, no pogubił się na pewno. Teraz na razie lepiej, żeby zagrał pasywnie, żeby poczekał na kolegów z drużyny, bo ci no, mogą dać już taką wyraźną przewagę, gdy też wykorzystają swoje granaty, gdy zajmą odpowiednie pozycje. Na razie dobre pozycje terrorystów i podłożona bomba. No to jest na razie to, co uzyskali, ale to może być za mało. Tylko brakuje tych eliminacji od terrorystów, ale proszę, Shane Biały, już z trafieniami, Biały sam aktualnie na trzech rywali. Wiesz, co to oznacza? Że będzie szansa, jakaś możliwość, żeby znowu zagrali na fullu zawodnicy Isaac Obors, bo teraz to już będzie, jeżeli nie będziemy mieli 3400 nawet dolarów, albo 2900 jeszcze plus jest. 800, ale patrz, dobra, oni zaczęli nie, od drugiej, nie. Właśnie, gdyby przegrali pistoletówkę, to układałoby się o wiele lepiej, ale tutaj mamy właśnie wygraną pistoletówkę przez Isaac Obors i później przegraną i właśnie, to dowodzi tego, że czasami lepiej jest przegrać nawet pistoletówkę, niż wygrać ją i później przegrać Forsa, bo teraz obserwujemy trzyrundową serię przegranych, gdyby to była trzyrundowa seria przegranych, tak, że tak powiem, na czysto od rundy pistoletowej, to teraz dostawaliby zawsze o te 500 dolarów więcej, ale w końcu przerywają tę serię zawodnicy i Isaac Obors zdecydują się na zagranie z pistoletami. No, widzieliśmy też kursy 3 niemalże na Isaac Obors 2.9, no to w sumie podobnie to wygląda jak to rozbicie w poprzednim meczu, kiedy grało jeszcze Liquid Biceps, a w sumie no i Isaac Obors na pewno jest o wiele silniejszą drużyną niż Liquid Biceps, ale domyślam się, że tutaj brane są również przez Neowinera pod uwagę te zmiany, że nie ma Hypera, że nie ma Tao, że no jest to w pewien sposób taka prowizoryczna ekipa, żeby to spotkanie po prostu odegrać, taka last minute troszkę może doklejona. W jakiś sposób może też właśnie odbiór tego meczu zmieniać. Na razie czekamy na decyzję od Isaac Obors, bo grają z pistoletami, teraz presja będzie o wiele mniejsza. Mają granaty podpalające, te już poleciały. Decyzję obiera Vegi, no to właśnie jest ciekawy zawodnik, jeżeli chodzi o jego zagrywki, a teraz podjął możliwie najgorszą decyzję, no ale nie miał żadnych argumentów, żeby robić inaczej. Odszedł, odskoczył, chciał wyrzucić granat błyskowy, chciał skontrować to wejście, no ale doskonale timingowo trafił zawodnik Isaac Obors. Trafił go dokładnie wtedy, kiedy ten wyciągnął granat, no i jeszcze będzie walczył Snax oraz Reeds. I właśnie o tym chciałem powiedzieć, że w końcu gra Isaac Obors z pistoletami, że ta presja może będzie mniejsza i że nie zdziwię się, jeżeli nagle taką rundę wygrają, chociaż jeszcze Reeds i Snax nie dają łatwo za wygraną. Jest granat dymny, ten smoke będzie bardzo ważny w kontekście całej tej rundy. Dorzucony jeszcze Mołotow, ale Exus będzie mógł się schować chyba za sandbagami, natomiast Siuchę eliminuje Snaxa. No i Reeds w klaczu 1-2, jeden już trafiony przeciwnik, ten granat złapowy, on na pewno zakończy tę rundę, a więc jednak Reeds dokłada takiego fraga i pamiętaj też, że dzisiaj zerkaliśmy w The Winnerze na to, kto będzie miał tych fragów najwięcej. Ten kurs, jeżeli dobrze pamiętam, 3.22 na to, no, że Snax, Snax będzie miał najwięcej. Tłumaczyłem tym, że jest jeszcze Reeds. No na razie jest Snax. I właśnie wiem, ale będę zerkał tak z takim właśnie podtekstem, czy przypadkiem Reeds go tutaj nie przeskoczy. No, przekonamy się. Na razie na pewno też przekonamy się, co zrobi Isaac Obors, gdy jest runda na fullu. No, niewiele brakowało, a w rundzie ekonomicznej sprawiliby jednak małą niespodziankę. Ale jednak wybronił to w końcówce Reeds. Teraz AWP u Exusa. Pozostali zawodnicy Isaac Obors, karabiny AK. Sporo granatów, no cóż, Biały, no zawodnik, który no, wielokrotnie wypowiadał się, że taka gra, powiedzmy, nie do końca zespołowa mu bardzo leży, gdy nie musi gdzieś się przygotowywać tak długo z zespołem. No i sobie wejdzie, powiedzmy, zagra z miksem, zagra też jako stand-in. To jest coś, co Biały akurat często oczywiście wykonuje i znów widzimy go w takiej roli. No zobaczymy, jaki będzie miał wkład w grę Isaac Obors, też indywidualnie, a może właśnie bardziej coś, czego tak nie widzimy z naszej perspektywy, czyli jako podpowiedź, co zagrać, jak skontrować to, co proponują zawodnicy Illuminar. Na razie jednak zlikwidowane zostało małe trafienie od Shane'a. Snax odpowiedział. To już kolejny frag. Aktualnie snajpera Illuminar.
Bo ta broń snajperska oczywiście jest też PHR po granacie błyskowym od Wegiego. No taka defensywa może się podobać, nie ma czekania tylko na to, co robi rywal. Teraz Wegi zauważył przeciwnika przechodzącego przez Smoka i też ten fakt wykorzystał. Jeszcze granat błyskowy dorzucony od kolegi z drużyny. W końcu Wegi sam, no nie powiem, że ratuje się, ale powstrzymuje terrorystów dorzucając zapalający. Biały tylko 10 HP, Exus może pełen pasek zdrowia, AWP w jego rękach, ale te pozycje terrorystów nie są najlepsze. No i już biały na ziemi, Wegi jeszcze bardzo agresywnie, bo tam za chwilę też będzie kolega do pomocy. Exus jeszcze trafieniem, no bo to też dojazd od PHR-a, od wody, no ale to Wegi jednak zdobywa fraga, 5-1 i to był full Izako Bors, gdy tak naprawdę no, oni nie byli w stanie przeprowadzić ataku, oni no, zajęli pozycję, już była jakaś forma przejścia od Monstera, ale to wszystko powstrzymane z łatwością przez zawodników Illuminar. No taka kolejna runda to już jest dla nich doskonała rozgrzewka i też rozkręcenie się w tym spotkaniu. Pamiętamy dobrze, co mówili nam zawodnicy Illuminar, jeżeli chodzi o ich wejścia w grę. Na wielu wywiadach już od nich z nimi o tym rozmawialiśmy, że podejście jest bardzo luźne. Wchodząc do spotkania mówią sobie, że przegrają 0-2, żeby taką presję z siebie zdjąć, no ale na pewno jest to podparte, czy oparte, w sumie powinienem powiedzieć, masą przygotowań i wiedzy co do tego, jak z rywalem zagrać. Tylko chodzi o takie zdejmowanie z siebie presji, bo próbowałem, mówiłem sobie, przegram to spotkanie i akurat miewałem rację. Także nie zawsze się to sprawdza, ale w Illuminar działa całkiem nieźle. Na razie też widzimy, że całkiem nieźle działa ta defensywa PHR, jednak teraz zawodzi. No i jest szansa, żeby wykorzystać kolejnego Kałacha, bo przecież tam był mag w rękach jednego zawodnika, ale tutaj walka w tych smokach może wyjść naprawdę na obie strony. No właśnie, kto się w tym zorientuje, albo kto z tego skorzysta, bo może być dla Snaxa niespodzianka, że ktoś od łącznika wychodzi. Chociaż, no czy tam przekazana była jakaś informacja, tylko teraz... Drzwi są cały czas otwarte, żeby no było lepiej. No właśnie, jeszcze Shane na pozycji, Ritz tego oczywiście nie wykorzystuje. Och, no Ritz, też przecież to jest Shane, siuchy. No Ritz teraz już widzimy doskonale, on będzie to zamykał od pleców, no to też może zaraz. Zaskoczenie. Czyli, aha, dobra, czyli potem jeszcze siuchy się cofnął konektorem w dół, ojejku. Ale tutaj się pomijali pozycjami, no ale Wegi jest w bombsite, no i jemu nie można odmówić. To jest perfekcja niemalże, jeżeli chodzi o te trzy pierwsze strzały, te trzy pierwsze fragi. No i co z tego, że było tyle kombinacji i udało się wejść na bombsite, gdzie był tylko jeden zawodnik, jeżeli to był Wegi, który poradził sobie po prostu jak... śpiewająco. Tak jest. 9 eliminacji w sumie od niego. On akurat na tym momencie B radzi sobie. No, aktualnie najlepiej, gdy zerkniemy na statystyki. Bardzo pewny punkt Illuminar. No ale to nie jest dla nas żadne zaskoczenie, chociaż szczerze mówiąc, jak patrzymy na ten skład, to tutaj w zasadzie każdy, jak tylko ma dobre wejście w spotkanie, dobry dzień, tak, no to nie jest dla nas zaskoczeniem, że on faktycznie, o, najwięcej eliminacji. No, nie jest niespodzianką, bo tu jest tyle talentu. PHR też miewa swoje świetne dni. Zwłaszcza w defensywie, myślę. I nawet myślę, że w kontekście prowadzących, to PHR jest tutaj takim wybijającym się pod względem właśnie swojej skuteczności, że to jest gracz, który ma bardzo dobrą taki rozkład prowadzący, a jakość gry. Tak jest, no a Ritz wycofał się już, wydawał się, że może terroryści przejdą przez tego smoka i będzie gorąco, gorąco na pewno będzie. Kto na tym skorzysta? Na razie Ritz z trafieniem, szybka odpowiedź od terrorystów, Maus, no też na posterunku, przeskanowany tam został chyba przez smoka nawet biały, dokładnie tak. No i to już jest przewaga 4-2, terroryści, no, jest karabin AK u Avisa, Shane z Diglem. Ma też kamizelkę. Jeden granat oberwało się łamkowy. No tak, ale teraz o, zaskoczył Maus swoim ustawieniem. Wydawało się, że tego fraga zdobędzie odrobinę szybciej. No i tak, bomba pod kontrolą antyterrorystów. I też przy przewadze 3-1, gdzie wiedzą mniej więcej, gdzie ustawiony jest Avis, że to będzie podejście na początku. No, możemy mówić albo talent, albo właśnie od tej pozycji, gdzie się wychyla, ale tam już był Maus. No i Illuminar, 7 punkt, wpada na ich konto, terroryści, będzie grany full oczywiście z ich strony, ale Izako Bors, no tutaj nie chodzi o to, żeby ten full był, ale ten full, żeby był wygrywany, oni potrzebują już teraz punktów, bo Illuminar no, rozpędza się, to jest kolejne spotkanie, gdzie Illuminar zaczyna rywala dominować. No tak, i to akurat jest drużyna, którą często widzimy właśnie, która jak ma takie mocne wejście, to że ta pierwsza połowa może być przyduszony po prostu ich przeciwnik. I tak chociażby miało miejsce to z Pompą, kiedy pamiętamy, potrafili wygrać do Vertigo. Jednego Vertigo. Dokładnie, tak nawet było tydzień temu z Wisłą, kiedy 11-4 wygrali pierwszą połowę. Oczywiście później się odbiła Wisła i wygrała 14-1, ale też Illuminar na tej trzeciej mapie decydującej na trainie wygrywał 11-4. Także Illuminar naprawdę ma takie mocne serie, kiedy się wkręcą. O, już nie wspominając tutaj nawet o meczu z Paktem, gdzie również o takich seriach niejednokrotnie mogliśmy mówić. Póki co na serii to całkiem niezły jest Snax, bowiem 3 trafienia wylądowały na jego koncie.
No i w sumie póki co to głównie jego zasługa, że w tej rundzie prowadzą czwarty frag od Snaxa. No i teraz już tylko jedno trafienie dzieli go od Ace'a, a tego ostatniego zawodnika chyba już nawet namierzył, bo ten to oczywiście jest Exus, który również posiada snajperkę, czyli podobnie jak i Snax. No właśnie, tu zaraz będziemy znowu doliczać kolejne Ace'y, jeżeli tak to pójdzie, bo prosto w objęcia Snaxa biegnie Exus, wyciągnięta snajperka, ale jednak wróci się Exus na górę, tu czeka Ritz, chociaż no-scope'em może oberwać Ritz. To jednak no, quickscope. Tak, no Ritz mógł się trochę inaczej. I znowu wraca Exus na dół, na Phoenix. No. Ale teraz będzie zabawa, bo myślę, kombinują. Snax chciałby tego piątego fraga. Chciałby tego piątego fraga Snax odnotować. To no, na pewno chciałby mieć Ace'a już na początku w zasadzie spotkania. No, PHR akurat musiał już w końcu tę eliminację zdobyć, nie można było odpuszczać Exusowi. W cudzysłowie zrobił to Ritz, gdy wydawało się, że ma taką pewną pozycję, żeby jednak rundę zakończyć. No ale cóż, 8-1. Świetny, skuteczny Snax, ale no, tutaj nic złego nie możemy powiedzieć o Illuminar, absolutnie. No ta jedna przegrana runda, to był jedyny moment, gdzie faktycznie nie popisali się zawodnicy na bombsite. No ale poza tym to wygląda naprawdę świetnie. A Izako Bors, no co oni wykombinują? Jaki będzie pomysł, jaki będzie plan? Kto tak naprawdę o tym decyduje? Tego nie wiemy. Ale na razie no, te decyzje nie są najlepsze. No tak, teraz właśnie, nie będzie tej okazji, żeby zapytać, kto jest prowadzący. Jak tak dalej pójdzie, to tak. Wiesz, ale zawsze można zrzucić, że nie było prowadzącego w tym przypadku. I tutaj wiele wytłumaczeń, myślę, że przyjmiemy od Izako Bors, bo jakby wiemy jaka jest sytuacja. Także ewentualne niepowodzenia są tutaj w pełni wytłumaczone. Teraz jeszcze bez ataku ze strony Izako Bors. No tak zbierają się do tego, nie ma pośpiechu, to możemy powiedzieć o nich z czystym sumieniem. Ritz za chwilkę zaskoczy białego, no i jest trafienie, ale z odpowiedzią od Siuchego, także takie jeden za jednego to jest zawsze korzystna wymiana dla drużyny atakującej, zwłaszcza jeżeli nie do końca wychodzi w spotkaniu, no to takie przedłużanie troszkę, sprowadzenie tego do sytuacji klaczowych, to zawsze dla ekipy Terro jest coś w miarę dogodnego, no bo wiadomo, podkładasz później bombę i możesz się po prostu dobrze ustawić, jeżeli uda się EBS złapać, ale na razie na pewno nie uda się wejść na bombsite A, bo Snax już dorwał Siuchego. No i cały element zaskoczenia, można powiedzieć, że teraz został stracony przez Izako Bors, ale jest wejście na bombsite B. No a tu czekał Maus samotnie, był jeszcze Wegi przez chwilę właśnie, ale nie trwało to długo, także w końcu Izako Bors właśnie w taki no, lekko pasywny może sposób doprowadza do sytuacji dla siebie korzystnej. 3-2, PHR i Snax w klaczu, już tylko PHR. No i to jest moment, żeby ewentualnie Tomasz dowiódł, że potrafi jeszcze bardzo dobrze strzelać, no ale jednak nie będzie to jedna z tych rund. To znaczy, powiedziałem teraz jakby to już przeminęło, że chodziło mi o ten ciężki moment rundy, o ten etap, kiedy był w sytuacji 1-3, że w takiej również sytuacji będzie w stanie się odnaleźć. Natomiast też musi się odnaleźć Illuminar w momencie, w sytuacji, kiedy po takiej serii wygranych mają pieniądze na jednego fulla, nie mają już zapasu. Teraz wydadzą wszystko, co sobie poskładali. Tak, i to może być moment, gdy Izako Bors, no nie powiem, że rozpocznie taki powrót do rewelacyjnego wyniku, bo to będzie bardzo trudne, ale przynajmniej zacznie nawiązywać walkę ze swoim przeciwnikiem. Jeszcze teraz krótka przerwa. No i już wracamy do rozgrywki. 8-2. 10 rund za nami. Rozpoczyna się 11. No, terroryści, no te straty były. No i tutaj akurat Galil u Siuchego. A jeszcze Shane bez broni. Patrzę na Illuminar i co tam zobaczymy? No właśnie taki full, ale zobaczmy chociażby na Ritza. On rozgrywa to tylko z CZ-tą i to mówimy o sytuacji, gdy przecież Illuminar wcześniej no miało naprawdę świetną serię w defensywie. No ale teraz jeżeli byłaby porażka, no to Izako Bors może wracać i może walczyć po stronie atakującej. Na razie Ritz, CZ-ta wykorzystana perfekcyjnie, jest eliminacja, jest przejęta broń i jest też zabezpieczona przynajmniej na razie pozycja, tylko tu jest jeszcze kolejny z rywali, Shane na spokojnie, Ritz się nie spodziewał tak ustawionego zawodnika Izako Bors. I już mamy 4-4, minuta 25 do końca, także te pierwsze starcia widzieliśmy dokładnie. Tak to się zaczęło rundę temu, właśnie od takiej niepozornej wymiany jeden za jednego, później Izako Bors było w stanie z tego poskładać rundę, także może to właśnie jest taki moment przebłysku, moment, w którym Izako Bors nieco pewniej poczuje się na mapie, wiedząc, że nie ma już Ritza. O, tutaj na pewno argumentem, żeby poczuć się jeszcze swobodniej jest to,
że Snax został wyeliminowany, także 4 na 3. Przewaga jeszcze po stronie Izakobors, ale nie chcą podejmować pochopnych decyzji, nie chcą podejmować teraz zbyt szybkich przede wszystkim decyzji. No i właśnie, będą musieli walczyć w sytuacji 3 na 3 i to na bombsite B. Tam chwilowo ustawiony jest tylko, może aż Wegi, zaraz zobaczymy, jest już jedno trafienie dla Wegiego. Kolejny frak jednak to jest ten zdobyty przez Siuchego i będziemy oglądali jednak klacza 2 na 2. O ile to już klaczem możemy nazwać. Maus oraz PHR po drugiej stronie, Białe i Siuchy. No, robi się ciekawie, bo mamy naprawdę bardzo doświadczonych graczy w tym momencie na serwerze. Myślę, że gdybyśmy mieli tutaj jeszcze powiększyć to doświadczenie, to po stronie Izakobors mógłby stanąć Exus zamiast Siuchego. Natomiast jeżeli chodzi o pozytywne rozstrzygnięcie tego, to wcale nie musi być tak. No, Siuchy ma naprawdę doskonałą miejscówkę i tę musi wykorzystać. Tak też się dzieje. Pozostaje już tylko jeden zawodnik, czyli PHR. Wcześniej w klaczu 1 na 3 się nie udało. Może teraz w klaczu 1 na 2? Jednak nie. Jednak Izakobors jest w grze już, teraz możemy powiedzieć na 100% na serio, jest w grze, no wrócili. Oby teraz to była też seria od nich, żeby to spotkanie nam jednak zrobiło się zdecydowanie ciekawsze. Już teraz jest interesująco, ale też patrząc oczywiście na rezultat, bo Illuminar nie ma finansów, bonus 2400, okolice 2000, nawet tutaj nie było możliwości, żeby cokolwiek zakupić. No może jeszcze jakiś flash mógłby się pojawić, ale nie ma takiej decyzji. Piątka, czwórka zawodników też od jednej pozycji, od longa, tylko Snax w okolicach środka mapy, no tam są też blisko terroryści i Snax, to jest dobry moment, ale jednak odpowiedź, no i też szybkie fragi od Izakobors, czwarty punkt wpada na ich konto, antyterroryści wracają do full, ale to będzie full bez broni snajperskiej, bo po prostu nie było takiej możliwości, żeby ta AWP-a pojawiła się u Snaxa. No właśnie, nie zerknąłem na finanse, ale tak patrząc teraz po tym, ile zakupów, czy też ile pieniędzy zostało wydane, to rzeczywiście jedynym zawodnikiem, który otarł się o $50 o AWP był PHR-a. Tutaj jednak, no właśnie, otarł się, $50. Aby pożyczyć od kierownika. Mieć, albo nie mieć, no właśnie, a takich tutaj możliwości pożyczek nie ma. Natomiast jest Snax, który podsadzony zostaje w konektorze i zdobywa pierwszego fraga. Ritz jeszcze poradził sobie na longu. No tutaj Illuminar w ogóle zmieniło podejście w tej rundzie do swojej defensywy. Myślę, że można to nazwać częściowo nawet ofensywą, bo przejęty został konektor, long też został dojechany, no ale mimo, że ten początek był naprawdę świetny, bo to było dwa trafienia w pewnym momencie dla Illuminar, a później zaczęło dopiero odpowiadać Izakobors. Teraz już znowu oglądamy sytuację 3 na 3. No i jednak problemem na overpassie jest to, że w takim 3 na 3, nawet jeżeli ustawisz się na balkonie, na rotację powiedzmy, chcesz być w bombsite, chcesz mieć jakąś lepszą pozycję, bo pierwsze miejsca, gdzie zerkasz wchodząc na bombsite, poza oczywiście samym BS-em, to od razu jest balkon, czy też schody, czyli miejsca, skąd nadciąga rotacja, bo po prostu wiesz, że rywal, jeżeli nie jest w BS-ie, to za chwilkę tam przybiegnie. A tutaj ciężko będzie się ustawić i trafić się dobrze z decyzją właśnie, gdzie czekać. Może nawet właśnie ten wysunięty PHR da cenną informację. No, na razie tak naprawdę Izakobors czeka na to, co zaraz PHR wyciągnie powinien... Siuchy z tej wydaje mi się tak, pozycji. Widzę to tak. PHR sprawdza Monstera, za chwilkę Wegi wraca do Feniksa na górę, chociaż oni jeszcze sprawdzą bombsite'a, teraz upewnią się, że nic się nie dzieje, także jednak no, mając ten BS nie będzie wchodził Wegi na plecy. Może PHR zdecyduje się na coś takiego, teraz już mają pewność, że atakowany jest bombsite'a, bo poleciały granaty, ale Maus nie pozwala na podłużenie bomby. No i właśnie, po co tyle było latać, jak tutaj? Tutaj Mikołaj trzyma bombsite, a nie ma... Nie widzieliśmy dokładnie tych dorzuconych graczy, tak się zastanawiam, czy na wszystko zostało... No na pewno bank nie został, no tak. to widzieliśmy. I tylko widziałem zapalający na bombsite, nie wiem, czy tam jeszcze jakiś granat nie poleciał w niewłaściwe miejsce, że Maus miał też tyle przestrzeni, żeby coś takiego zagrać, no bo to było bardzo pewne wyjście, ale Izakobors kompletnie nie był na to przygotowany. Poskładał ich jednego po drugim, a naprawdę zapowiadało się to nawet na rundę, gdzie Izakobors pozycyjnie ma przewagę i może to wykorzystać, a tymczasem 2-3 sekundy Maus pokazuje, że absolutnie nic z tego, a teraz Snax agresywnie po granacie błyskowym. Jeszcze agresja pod bombsite'em B od Wegiego. Illuminar na początku rund pokazuje, że no chce szukać tych pojedynczych eliminacji. Tutaj akurat niewiele brakowało, a byłyby dwie, ale chce przejmować inicjatywę. Teraz dopiero przejście na bardziej defensywne pozycje, ale też Shane chce odpowiedzieć. Był blisko, ale jednak Maus pokazuje po raz kolejny tę pewność, gdy on jest ustawiony, gdy on czeka na nadejście rywala. No to jest gracz, którego ja jestem pod wrażeniem już od dawna, chociaż w sumie troszkę kompensuje to fakt, że zdaję sobie sprawę z doświadczenia tego zawodnika, bo jednak po złotej piątce, tej takiej podstawowej, właśnie myślę, że jeżeli byśmy mieli tworzyć, nie wiem, jakąś srebrną piątkę, to tutaj Mausa trzeba by było umieścić, chociaż tych graczy, którzy byli takim tierem 1,5, byłoby tak, byłoby kilku właśnie tam. Myślę, że Realena, Innocenta można by do takiego składu
wrzucać. Póki co jednak... lata lecą, a pan Maus cały czas w tych dalej, tak, dalej w tych topowych teamach, tym bardziej, że jak mówię, no... Wisłę szanuję, ale zawsze tutaj wydaje mi się, że w Polsce i Lubin troszkę mocniejsze. No i tak też... Na pewno w tej rundzie. Że jest w polskiej lidze sportowej, przynajmniej patrząc na tabelę. Na razie to zdecydowanie tutaj są faktycznie drużyną najlepszą w polskiej lidze sportowej. W tym spotkaniu no, był ten trudniejszy dla nich moment i Zakoborst nie do końca to wykorzystało, bo 4 punkty na razie na ich koncie. Illuminar ma już tych punktów 10. No i w ostatniej rundzie całe szczęście są finanse po stronie Zakoborst. Jest AWP, są dwa karabiny AK, Galil, pistolet maszynowy. No nie jest to idealne zestawienie. Ale jest niezłe, na pewno już grandymny dorzucony na daleko. Jest też szybsze wejście pod bombsite B. Maus z zabeczek. O, ale nie sprawdził się. Och, gdzieś już to widziałem w polskiej lidze sportowej. Jest. No zawsze, i to się niestety ale kończy zawsze tragicznie. Kiedy pojawia się zawodnik na beczkach i ktoś z nim minie, to od razu mam déjà vu, niezależnie od tego, czy jest to polska liga sportowa, czy jakakolwiek inna liga, czy nie jakiś zwykły mecz na Paysicie. Tymczasem siuchy. Ale Opolo zdawał jeszcze tutaj i kończy się tym, że Snax dokłada dwa trafienia. 11-4 znowu się potwierdza w drugiej części spotkania. No i rozpoczynamy. Druga runda pistoletowa, 11-4 aktualnie. Od razu zerkamy na wyposażenie po obu stronach PHR. Granat dymny, błyskowy. No i to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o jakieś takie rozwiązania bardziej taktyczne po stronie Illuminar. I Zakoborst biały, który ma smoka, ma też defa, więc na to cały czas będziemy zwracali uwagę. A teraz jednak Ritz zauważył Avisa, który wydawało się, że ma pozycję, z której będzie w stanie wyciągnąć jeszcze jedną eliminację. Siuchy, no też na otwartej przestrzeni, nie miał gdzie uciekać, musiał fragować, ale było go stać tylko na jedną eliminację i to jest już przewaga terrorystów, 3-2. No i pozostaje biały w bombsite A, do niego chyba nawet wraca Shane, no ale czy tutaj zdecydują się zaatakować zawodnicy Illuminar? Już widzimy, że oni jednym flashem byli w stanie odwrócić uwagę dwóch zawodników, przejmują bombsite B i tym samym będą mogli zrewanżować się. No właśnie, Maus tutaj strzelecko też no, pochwalony w poprzedniej połowie przez nas udowadnia tylko swoją wartość. Natomiast ja chciałem przypomnieć, że spośród tych 4 rund, które wygrało Zakoborst w pierwszej połowie i jedna z nich to właśnie runda pistoletowa, nie byli w stanie pójść za ciosem. Teraz może to się właśnie zbliżać już ku finiszowi nawet tej mapy, jeżeli Illuminar będzie w stanie wygrać rundę pistoletową. No i zobacz, pod jakim ostrzałem jest i biały! Ale co? No daje jeszcze z przyzwyczajenia, dorzucił sobie smoka. Oj! To było ładne, to było bardzo ale ładne. Ale jeszcze był w ogniu krzyżowym, on był tak naprawdę podany jak na tacy przeciwnikowi, więc druga runda pistoletowa ląduje na koncie Zakoborst. Nieważne, cofam to, co mówiłem, że Illuminar ma tutaj spokój. Będą musieli się jeszcze pomęczyć. Och, absolutnie będą musieli, ale mieli podłożoną bombę, więc ten, spójrzmy na ten force od terrorystów. To są 3 karabiny AK, 1 Galil Desert Eagle, ale to, co zrobił biały przed momentem, no już wiemy, czemu akurat to biały zastępuje Tao w tym ale spotkaniu. Tak, bo trzeba kogoś, kto klacze będzie wygrywał, dokładnie, zgarnąć. Dokładnie. Chociaż Tao ten swój czas klaczowy z najlepszy przykrością, ma może za sobą. Powiedzieć, że tak, najlepszy ma na sobą, dalej może być jeszcze w tej pozycji postrzegany jako mocny gracz, no ale jednak to, co był w stanie kręcić jeszcze chociażby w drugim i trzecim sezonie polskiej ligi sportowej, to były naprawdę zagrywki. Nie było rzeczy niemożliwych dla niego. Tak, ja pamiętam, że nawet wygrał jedną rundę z luzem kiedyś w klaczu, nie musiał go nawet zabijać, bo luz pomylił bombsite, gdzieś tam biegał, zagubił się, przegrał chyba nawet na czas. Bardzo wyluzowany chłopak. Tak, nie no, co do luza to tak. Jakby po prostu spotkały się dwa skrajne charaktery do rund klaczowych. O, to na pewno. Ale koniec końców, no Tao. Nawet jak go nie ma w spotkaniu, to o nim trzeba powiedzieć. To też jest jedna z takich rzeczy do odhaczenia zawsze w przypadku Topczana, że no klaczer niesamowity z niego. Tak jest. No ale już wracamy do rozgrywki, bo no, już trochę tego czasu w rundzie upłynęło. Illuminar jednak przejęte pozycje do ataku na bombsite. A, to już myślę jest rzeczą absolutnie pewną. Pierwsze granaty wyrzucone. Veggie ma jeszcze smoka, Snax ma zapalający, ten też będzie wykorzystany. No i teraz to zrobi się w bombsite. Nic nie widział, bo dobry granat błyskowy również od Snaxa. Exus jeszcze z trafieniem, ale bardzo blisko na pozycji był Ritz, żeby go sfragować. To jest już podłożona bomba, to jest przewaga Illuminar. Biały, Shane, Avis, to są zawodnicy, okej, jest def u białego, ale nie ma żadnych granatów, mogą to rozwiązać tylko strzelecko. A przy tak ustawionych terrorystach, gdy jeszcze ten granat dymny jest przy schodach, no to będzie arcytrudne zadanie.
Tu potrzebna jest seria szybkich eliminacji od zawodników i Zakopor, czy one się pojawią. Na razie są problemy. Wegi z trafieniem, ale Avis jeszcze odpowiada z tym, że teraz musi podnieść defa, jeżeli ma zamiar tę rundę wygrać. No ale czy będzie to możliwe? M4 też podniesiona. Nie ma niestety już żadnych granatów, absolutnie u nikogo nie było. Nie ma nawet gdzie podnieść takiego smoka. Szuka eliminacji, znajdzie jedno trafienie. Teraz będzie rozbrajał. Jest jednak Snax. Kontroluje to, chociaż full auto. No, widziałem lepsze od Snaxa. Nie od razu. Nie od razu się wkręcił w tę serię strzałów. Nie od razu była ona celna, ale potwierdza się to, że drugi raz wygrywają Forza. No i Zakobors, jak na ten wynik, te dwie wygrane rundy pistoletowe, to tak troszkę no, zakrawa o brak wykorzystania możliwości, które płyną w rundach pistoletowych, no ale w sumie, jeżeli tak dobrze na rundach full radzi sobie Illuminar, to w sumie po prostu przyspieszają troszkę nieuniknione. Takie wrażenie można by odnieść, bo gdzieś mamy co chwilę wrażenie, że oho, i Zakobors, seria od nich. Albo nie. Albo nie. I to jest z reguły ten komunikat płynący od zawodników Illuminar. I oni mają 12 już oczek po swojej stronie. No i teraz wyraźną przewagę, jeżeli zerkniemy na uzbrojenie. Ale to jest force od Zakobors. Jak przegrają, 13 punkt dla Illuminar, Izako, Eko. No to 14 to już pachnie. To już gdzieś tutaj naprawdę jest ryzyko porażki na mapie numer 1. Serio? Wydawało mi się, że ten Mołotow był wycelowany właśnie tutaj na kamień. No tak chyba był, tylko że nie siadł raczej Snaxowi, to ale raczej na pewno. Okej, okay, ale byłem, czyli dalej jestem pod wrażeniem, że wyczuł taką ustawkę. To znaczy, że zdał sobie sprawę z tego, że akurat w tej rundzie tutaj się ustawią przeciwnicy. To jest właśnie też doświadczenie i... No jasne, to że wie, jakby w przypadku, jakie są opcje. Tak, no nie sądzę, żeby to też wynikało z jakiejś analizy Zakobors. Nie. Po prostu... wyczute to, jak to miało wyglądać w tej konkretnej rundzie, okay, co się i często on ma pojawia. Fragi. No idzie po tego kolejnego Ace'a. Tutaj już widzę, że były kalkulacje co do tych wygranych rund z 5 eliminacjami u jednego zawodnika, czy w ogóle zdobytych Ace'ów, bo przecież można zdobyć Ace'a, a rundy nie wygrać teoretycznie. Także no jest ich dosyć dużo. Widziałem, że tam nawet zawiązała się dyskusja na Twitterze co do tego. My póki co czekamy, aż zostanie odnaleziony Shane. To też jest się, tak, to też się pojawia i to właśnie w wykonaniu Snaxa. Taki bardzo spokojny Ace, bym powiedział. Nie taki, gdzie aż trzeba krzyczeć z emocji, bo jest to Ace na wagę wygrania bądź przegrania rundy. Taki, myślę, że Ace po dżentelmeńsku z takim kapelusikiem. Tak. Kiedyś Illuminar miało też takie logo w sumie, że ten kapelusik się pojawił, jeżeli dobrze pamiętam. Coś kojarzę takiego, że był taki ala dżentelmen dorzucany. Możliwe. Nie pamiętam. Natomiast póki co to chyba stylowa się troszkę pozmieniała. Nie wiem, czy widziałeś ostatnią sesję Illuminar. Widziałem. Jest o wiele bardziej mrocznie. Tak, ale w końcu było też jedno zdjęcie, gdzie Riz był uśmiechnięty. Teraz agresja od antyterrorystów, bo to jest runda ekonomiczna. No, ale w końcu doszedł do głosu Snax. No i to jest mocna odpowiedź. On też kontynuuje tę grę. Och! Niewiele brakowało, a mielibyśmy dwie rundy z rzędu z Ace'ami, to od jednego zawodnika. 4 eliminacje tym razem od Snaxa. Skąd mi się to kojarzy? Oni mają takie profilowe na Twitterze. A, faktycznie, teraz... Okej. To wiele tłumaczy. Tak, więc teraz... rzeczywiście to było takie po dżentelmeńsku kompletnie. Tak, to adekwatnie. Przywitał się. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam jeszcze państwa. Wiesz, tak z czapeczką. Zawieść, no tylko to był taki Snax, wiesz, wchodzący przez drzwi. Dzień dobry, ja tylko po Ace'a. Nie, czapeczkę i od razu drzwi Ace? Obrotowe, Ace, czapeczka na głowę, powrotem, wychodzę. Dokładnie. To był Snax. Simpsonu chyba taki. Tak, jest, tak, dokładnie. O to mi chodziło. Czyli chyba nawet nie było obrotowe. Co? Chyba nawet nie były obrotowe drzwi. A właśnie nie. A może faktycznie nie obrotowe. A trzymał faktycznie za klamkę i tak złapał. To racja. No ale wiemy, o czym mowa. Absolutnie. No to teraz mowa może być o 15 punkcie, który prawdopodobnie w pakiecie poszedł bez 16. No tak, ale to i tak wygląda w tym spotkaniu na to, że Zakobors no, odwleka to, co mówiłeś, odwleka to, co nieuniknione w pewnym sensie. No. Ale dajmy im jeszcze szansę, dajmy... Snax teraz spokojowo. No ale już oberwał i to mocno. Snax na razie spokojnie w smoku, wycofuje się, bo to nie działa na pewno na korzyść zawodnika, który ma broń snajperską. Taka pozycja, gdy rywal ma M4. Ale Maus działa. Maus działa, ale też zadziałał oczywiście Shane. No i mamy wyrównanie 4-4. No tylko ta pozycja... Wegiego, patrzę w łączniku, no właśnie, zdobył eliminację, teraz jeszcze Snax widział rywala, strzał niecelny, no i sam, tak jak tutaj zaznaczyliśmy, musi uważać. No ale dorzucił Mołotowa, zablokował Siuchego, a Siuchy sam atakowany jest od pleców, chociaż uporał się z Wegim. Chyba się już... Tutaj niby rozbita uwaga, no ale jest rewanż w wykonaniu PHR-a. Tak jest, więc wszystko wraca. Nie powiem, że jeszcze że do normy, bo to jest prowadzenie, jest przewaga Illuminar. No ale Biały i Shane, myślę, że jeszcze będą w stanie ukąsić, zobaczymy. Jakie pozycje przejmą antyterroryści? Widzimy, gdzie jest ustawiony Shane. Bardzo ważne starcie już za moment się pojawi. Nie widział go Maus i to też Shane wykorzystuje. Maus, no cóż, zakładam, że on ma akurat ustawienia 4-3.
jeżeli chodzi o rozdzielczość. Prawdopodobne. No może przy Full HD by to zauważył. No tak, teraz też w sumie mówisz, że wraca do normy. Pytanie, co jest normą w tym meczu? Bo na pewno nie jest normą przewaga Isaaco Bors w klaczu. Chociaż PHR pozostający w takiej sytuacji to już jest trzeci raz. A jak to mawiałem, do trzech razy sztuka. Także może teraz właśnie będzie w stanie Tomasz odhaczyć taką sytuację 1 vs X wygraną. Zobaczył rywala na longu. Teraz też tak manewruje. No, wie doskonale, jak można to teraz rozłożyć na dwie sytuacje 1 na 1. Chociaż Shane jakby się spodziewał. No to teraz jeszcze Tomasz z trafieniem na białym i proszę bardzo, PHR. Mówiłem, że do trzech razy sztuka. Nie wyszło na bombsite B dwa razy. To teraz zrobił to na BSA. Oj, bardzo, bardzo ładne zachowanie PHR-a. To jak poruszał się wokół bombsite'u. Smoke kontrolował rywali. Też chciał jeszcze zaskoczyć przechodząc za ciężarówkę. No naprawdę, bardzo fajne zagranie. No i też rozpoczął, że tak powiem, fragowanie od właściwej strony, czyli od długiej. To mu zadanie odrobinę ułatwiło. No a my już widzimy dokładnie, no po kursach tutaj nie ma żadnego zaskoczenia aktualnie. Kto jest faworytem do zakończenia pierwszej mapy i całego spotkania tak naprawdę, zakończenia tego wszystkiego zwycięstwem. Illuminar prowadzi 15-5. Każdy, kto by typował tutaj Isaaco Bors, musiałby wierzyć w to, że teraz 10 rund z rzędu wygra Isaaco Bors po to, żeby później spośród 4 następnych wygrać, przepraszam, spośród 6 następnych wygrać 4. Także raczej jest to dosyć odległe i mało prawdopodobne, żeby z takiego stanu to wyciągnąć, zwłaszcza, że spośród tych 5 rund, aż 2 to są rundy pistoletowe, więc te punkty wpadały w nieco innych warunkach, nie do końca Illuminar sprzyjały, chociaż tak, przypominając sobie to, przecież oni mieli przewagę, tego klacza oddali na białego, no ale mniejsza z tym, oni teraz myślą o czymś innym, nie o rundzie pistoletowej, tylko myślą o tym, jak dołożyć ten 16 punkt i w rundzie 21 zakończyć spotkanie, mają na to jeszcze minutę, a więc dosyć dużo czasu, żeby tutaj pomanewrować, ciężkie słowo, siuchy, natomiast teraz odnajduje się na plecach Ritza i nie wykorzystuje takiej okazji. To było ważne, to było bardzo ważne i to też zagranie jednak na korzyść reprezentanta Illuminar. 4 na 4, bombsite już atakowany, bardzo blisko terrorysi dorzucane, kolejne granaty, ważna eliminacja też od PHR-a, bo to była pozycja, z której wydawało się, że biały zrobi odrobinę więcej, no ale właśnie, Shane dał fragę, tylko musiał już stamtąd uciekać, co też wykorzystuje zawodnik Illuminar, Maus z eliminacją, to jest przewaga 3 na 1, Exus, ciekawa pozycja, bomba niepodłożona, 25 sekund, ale Ritz jest bardzo blisko, żeby to wszystko zakończyć, 16-5, Illuminar wygrywa mapę numer 1. Czemuś mi to uczy. Nie można odmówić, to jest perfekcja niemalże, jeżeli chodzi o te 3 pierwsze strzały, te 3 pierwsze fragi, no i co z tego, że...